Manko, ja jestem Lucek, to jest Forza Horizon 4. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Ponieważ nastała zima z niewiadomych przyczyn, to postanowiłem wziąć coś, myślę, bardziej przystosowanego na zimę. Jak myślicie? Chociaż przed chwilą pojechał, nie wiem, czy to nie był Montgomery? Jakoś tam nazywał. A, zapomniałem, że tutaj można robić coś takiego, że chyba robi się zdjęcia i tam wykrywa jakieś samochody, które... Nie wiem, czy to jest w tej Fordzie. Wiecie, o co chodzi, że, ale to chyba jeszcze może tego nie odblokowałem. Pamiętam, że bardzo dużo zdjęć robiłem samochodom. W każdym razie mamy BMW, żeby się nie pomylić, X6M. I tym samochodem sobie troszeczkę pojeździmy, też trochę poeksploruję, bo tak się skupiłem głównie na tych wyścigach. A też fajnie jest sobie porobić takie znajdźki. Patrzcie na ten śnieg. W dodatku Mountain Blizzard też mieliśmy bardzo fajnie animowany śnieg, ale tutaj w czwórce to wygląda znacznie lepiej. No i zdecydowanie częściej ten śnieg będziemy sobie widywać. Tutaj kaskader, pojawia mi się nowość i zastanawiam się, czy to nie będzie to samo co z Bugatti Chironem, czy to jest to samo co z Bugatti Chironem, bo ja już to chyba robiłem. Ale nie jestem pewny, dlaczego mi się to znowu pojawiło jako nowość. Więc pojedziemy sobie to zrobić. Może będzie coś innego niż Bugatti Chiron, nie? Dlatego sobie to pojedziemy zrobić i zobaczymy. A tutaj mamy BMW X6. Kurczę, nie wiem czemu, ale w głowie miałem X8. Tutaj mamy... Nie pamiętam, to jest na pewno... Nie pamiętam, czy to jest Montgomery, on się jakoś tak nazywał. Śmiesznie brzmi. Ale BMW bardzo, bardzo spoko, bardzo ładnie, bardzo wyraziście. Moje BMW oczywiście, hehe. Gdzie on tam pojechał, co za koleś? No dobra, zobaczmy, kaskader, coś nowego niby. Solo? Następny rozdział, wybierz rozdział. Rozdział pierwszy, aha, tu mamy kilka opcji. No dobra, tu możemy sobie wybrać rozdziały, patrzcie ile tych rozdziałów tu jest. O kurde, no dobra, weźmy sobie na przykład rozdział drugi, zobaczymy, co będziemy mogli tutaj zrobić. Okej. Okej, jedziemy swoim Fordem. Dobra, no, ciekawe. I startujemy. Co to za muzyka? Proszę ją natychmiast wyłączyć, bo mi YouTube skasuje film. Fajnie, mamy noc, jest śnieg, fajnie się świecą. Już od Forza Horizon 3 mamy bardzo fajnie wyglądające tylne lampy w samochodach. Naprawdę wygląda to nieziemsko, zwłaszcza taką wieczorną porą. I jeszcze dodatkowo jak jest tak zimno, to och, dużo takiego koloru niebieskiego mamy w grze, no nie? Jest pięknie. Dopiero była jesień i tak już się trochę do tej jesieni przyzwyczaiłem, pojeździłem sobie odrobinkę po świecie, ale postanowiłem nie jeździć za dużo sam, żeby nie zabrakło tej ekscytacji później na odcinkach razem z wami. O tym możemy się wymienić doświadczeniami w komentarzach. A swoją drogą, ja nie często o tym mówię, ale jeśli macie ochotę i lubicie ten mój kanał oglądać, a na przykład nie macie jeszcze klikniętej subskrypcji, to kliknijcie subskrypcję, mi to bardzo, bardzo dużo pomaga. Dzięki. Nie muszę przypominać tego, w ogóle o tym nie przypominam, ale czasami się zapomina, ja też tak mam. Oglądam na YouTubie różne kanały i sobie po prostu pamiętam nazwę danego kanału i wbijam sobie z wyszukiwarki, ale nie klikam tej subskrypcji, a dla twórcy no jest to istotne, no bo jednak no, może sobie tam różne współprace później załatwić, bo zawsze... Zawsze ci marketingowcy patrzą przychylnie, jeśli na kanale masz, wiesz, lepsze cyferki, nie? No to ilość subskrypcji to i tak jest tak naprawdę pusta liczba, bo dużo jest nieaktywnych subskrybentów tak naprawdę. No dobrze, pojedziemy sobie tym razem zgodnie z przepisami. Muszę się w końcu tego nauczyć, ale musicie przyznać, że to rondo jest bardzo głupie. No bo zobaczcie, jak my z tego zakrętu wyjeżdżamy pod takim bardzo, bardzo dużym kątem. Kto to rondo wymyślił? A czy wymyśliła to na pewno osoba, która na co dzień kieruje się prawą, nie wiem, po prawej stronie jeździ samochodem i tyle.
Nie wiem, gdzie to Studio Playgrounds i Turn 10 się znajduje, czy w Stanach, czy w UK. Ale no, to rondo wyglądało dziwnie. Może w rzeczywistości tak jest, nie wiem. Na pewno ta mapa nie oddaje w 100% rzeczywistego terenu, prawda? Ładnie pierdzi ta to, ale bardzo cichutko pierdzi to było, nie? Dobra. Coś mamy tutaj zrobić, ale co to... Co to jest? What? Co to? Ale zajebiście wygląda. A? Wow. Ale super wygląda ten pojazd. Co to jest w ogóle? Here we go. Scene 29. Beauty Drive. Action! What? Muszę uważać na uszkodzenia, tak? Okej. Okay. Dziewięćdziesięcioletni samochód wyścigowy, ale on nie... Znaczy to wygląda na stare auto, ale jest kurde kozacki z wyglądu. Patrzcie, ile on ma wlotów powietrza tutaj, jest, wygląda jak jakaś ryba, no nie? Dobra, a tak naprawdę, bo tutaj jest taka fabuła, że mamy kręcić jakieś scenki filmowe, ale na filmach, jak są właśnie takie elementy pościgowe, to wiecie, że często ta kamera się trzęsie, żeby nadać dramatyzmu tym scenom i tak dalej, i tak dalej. Ale w rzeczywistości te samochody w większości filmów jeżdżą tak po 30, po 50 maksymalnie kilometrów na godzinę. A na filmach nawet z takim Jamesem Bondem czy tam innych filmach akcji wydaje nam się, że oni jeżdżą tak po 200 na godzinę przez miasto. Ale jak się tak dokładnie przyjrzycie, to jedzie na przykład taki samochód i 6 razy się zbliża do jednego miejsca, zanim rzeczywiście się zbliży, nie? No, to tak jest, że wolno te samochody. Wolno te samochody się tam poruszają na tych filmach w rzeczywistości, ale na filmie jest to tak zrobione, żeby samochód, wiecie, nie? Żeby samochód wyglądał, jakby jechał 400 na godzinę. Oj. No i spoko. To było bardzo proste. I zdobyliśmy 3 gwiazdki. No myślałem, że jak jadę sobie tak spokojnie, to nie dostanę tych 3 gwiazdek, ale jak się okazuje, spoko loko, nie? 3 gwiazdki, cyk, cyk. Ja chcę ten samochód, dlaczego oni mi go nie dadzą? Tak samo jak chciałem Bugatti Chirona. Gdzie mój Bugatti Chiron? Nie no, to by było za łatwe, żeby jakbyśmy go tak sobie zdobyli z tego wyzwania. Ooh, Will Spin kolejny zdobyty, ale ten taki chyba zwykły, nie? Nie jakiś tam fantastyczny. Tutaj nam się odblokuje później kolejna jakaś tam kwestia i tak dalej, i tak dalej. Się odblokowują co poziom, jakieś tam nowe rzeczy. Trzeba będzie to jeszcze sprawdzić. No dobrze, i teraz możemy sobie wziąć udział w kolejnym kaskaderskim rzeczu. Wybieramy rozdział. No, możemy wziąć po prostu następny rozdział. No dobra. Następny rozdział po ostatnim chyba zrobionym. Możemy też poprawiać swoje wyniki chyba w każdym rozdziale później. Nie wiem, czy jest sens. Galardo! Super Lajira? I'll give you the stunt vehicle now, so you can get the hang of it. Stunt vehicle, jasne. Just don't put too many scratches on it, yeah? We want it nice and shiny for the shoot. Okej. Czy to jest Super Lagera? Chyba tak. Wow. Pierwszy raz Lambosem jadę w Fordzie Horizon 4. Gdzie jest tą muzyką? Czemu mi się włącza muzyka? Ja mam to wyciszone. Ale brzmi. Uwielbiam to Galardo. Pierwsze Galardo mi się niespecjalnie podobało z wyglądu. Miało to takie lampy tylne naciągnięte na pokrywę jak silniko, na błotniki tylne może bardziej. Tamto Lambo mi się naprawdę nie podobało, ale te już następne Galardo, piękne, absolutnie fantastyczne, lekko kwadratowe, najlepsze skojarzenie ze wszystkich możliwych gier wyścigowych, w jakie grałem. Ech. Piękny samochód, naprawdę cudowny. Cyk. I tak, mamy tam dojechać w 6 minut, to musi być bardzo daleko.
Nie no, 5 km niby. Mamy na to 6 minut. Okej. Okay. Fajne jest w tych kaskaderskich wyzwaniach, jak widzimy, zawsze mamy jakiś tam inny samochód i przeważnie jest to jakiś unikalny wóz do właśnie jazdy. W tym wypadku jakaś Super Lagera nie jest jakimś tam super unikalnym samochodem w Fordzie. Oczywiście jest to dalej super samochód i strasznie mi się podoba. Tylko że no w grze on nie jest jakiś tam wyjątkowy, nie? Gdybyśmy dostali takiego Chirona znowu, Chirona, no to wtedy tak, ale i tak się cieszę, że jest ta Super Lagera. Bardzo fajne auto. Kurde, na szczęście nie muszę tutaj martwić się uszkodzenia, ale chciałem jechać jak najbardziej czysto. Uszkodzenia samochodu w tej grze mam całkowicie wyłączone. Lubię jak auto jest cały czas ładne, piękne i czyste. Nie wiem, czy też tak macie. Ja mam tak i no zawsze wyłączam w każdej grze te uszkodzenia. Wtedy cieszę się takim czystym samochodzikiem. Zobaczmy przy okazji, jak wygląda w środku. Ładnie wykończone są te lambosy. Chociaż jeszcze w sumie żadnym lambosem nie jechałem. Chyba specjalnie dlatego wybiorę się na jakiś tor wyścigowy i dla was vlogaska skręcę z tego. To jest fajna sprawa. Tak do takiej fury sobie wsiąść. Kurde, ale ta gra wygląda. Lucek cały czas się albo zachwyca samochodami, albo grą. Nie może się zdecydować, co bardziej lubi. To Lucek. Wow! Mamy normalnie tutaj te odśnieżarki jeżdżące sobie po drogach. Spoko. Ciekawe, co by się stało, jakbym nie przywalił. Czy by się odsunęły ciężkie samochody w końcu. Wow, 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 wow! No i pięknie, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy. Skok przez rzekę. Duży kamień, skup się. Który samochód? Lagera? Chyba tak. Okej. Okay. 160 km blisko. They hurt. Trust me. But we've stiffened the suspension and there's a solid 5-point in there. Okay. We've done all we can for you. Nie wiem, czy ta Super Lagera i tak dałaby radę, cokolwiek by tu nie zrobili z tym autem. Sorry, muzyka musimy wyłączyć. Czemu mi się włącza na tych kaskaderskich? Waterfall jump. Okay. Fast. No jasne, to jest prosto chyba. Wow, idealnie, ziom! To chyba było skryptowane czy coś, takie mam wrażenie. Co? Czemu nie mam trzeciej? Pokaż mi ranking. Za mały skok? A może to powtórzyć? Nie wiem. Spróbuj ponownie, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będę musiał tam dojeżdżać znowu. Sam skok będzie... Jest sam skok. Na szczęście można to szybko powtórzyć, super. Ja to czemu mi poszło tak słabo? Dobra, to gaz do końca i próbujemy jeszcze raz. Tylko dwie gwiazdki? Nie może być! Zastanawiam się. 154, tak? Uwaga. No i teraz to tak. Niewiele mi brakowało chyba, co? No, ale fajnie, że można szybko sobie powtórzyć ten taki króciutki fragmencik, gdzie mamy tylko i wyłącznie skok. No i o to chodzi. I pięknie. Co tak mało tych kredytów? 2000 i co ja z tym zrobię? Nawet na zderzak mi nie starczy do samochodu. No trudno, no. Ile, jak to szybko się poziomy wbijają. Zaraz mamy tutaj kilka poziomów. Mamy jakby poziom kaskaderski i poziom ogólny. Wow. Ciężko to wszystko ogarnąć. Okej, okay, mamy Will Spina. Zobaczmy, co nam się teraz wylosuje. I wylosuje się Stringer. Stinger, nie Stringer. Stinger.
Stinger, bardzo fajnie wygląda Kia Stinger. W rzeczywistości ją już widziałem. Chyba nie jest zbyt droga, bo dosyć często ją widuję, wiecie? Stingerkę. Zaraz sobie ją obczaimy. Stingerka. Kia. Mustang. Ona mi przypomina jakiś taki sport. Nie wiem, czy to jest to, co myślę, ale chyba tak. Mustang? Coś mi przypomniało. Nie wiem, czy właśnie nie Mustanga. Kia. I naprawdę w rzeczywistości ten samochód wygląda mega, mega ładnie. Tutaj w Fordzie, jak przed chwilą przesiedliśmy się z Lambosa, no to taka Kia Stinger, takie 2 na 10, nie? Ale... Fajnie brzmi, podoba mi się. Okej, no dobra, co my tutaj jeszcze mamy na mapie? Mamy tutaj, no tych kaskaderskich moglibyśmy jeszcze zrobić. Sobie porobić, coś tam ogarnąć. Tu mam na dwie gwiazdki tylko zrobione, a musimy mieć 257 km na godzinę. Czy dalibyśmy zrobić kiją? No, słabo by było chyba. 257. Może by i dała radę, ale tutaj są zawiasy. Nie, to musielibyśmy skoczyć lepszym samochodem. A no, ale mamy tutaj różne też wyścigi do ogarnięcia. Mamy sobie tutaj jakiś radar. I parę innych. O, tutaj mamy jakiś offroadowy. Ciekawe właśnie, czy można sobie przed wyścigiem zmienić samochód od razu. Ja bym te kaskaderskie porobił. Nie wiem, czy właśnie dzisiaj się na nich tylko nie skupić. Szlak przez jezioro. No skoro jesteśmy może przy tych kaskaderskich, to poróbmy sobie te kaskaderskie już wszystkie, co? Ale fajnie, że się ta Kia wylosowała. Chciałem sobie nią pojeździć, chociaż w grze. Fajnie brzmi. Chyba ma napęd... Na co nam napęd? Na cztery koła? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, na co ona ma napęd, ale tak... Chyba na tył ma napęd. Chyba na tył. No dobra, porobimy sobie te kaskaderskie może dzisiaj rzeczy. Solo. Współpraca też można. Ciekawe, jak we współpracy się właśnie razem gra w te rzeczy. Będziemy musieli sobie razem pograć gdzieś tam na live, nie? W te wszystkie i kaskaderskie, i tam inne rzeczy. Okej. Okej. Nah, what we need is a professional stunt driver, right? Woo! Head for the village. You can get a handle on the stunt vehicle on the way. Okay. Ken Block. Hooligan, jak ja to mówię. I'll follow along, don't worry. See you down there. Gdzie? Wyłączaj muzykę. Tutaj mamy bardzo krótkie biegi w tym samochodzie. I auto kojarzy mi się z mapą zimową Mountain Blizzard w Fordzie Horizon 3. Wow. Tam chyba mieliśmy dodany ten samochód razem z tym dodatkiem, jakoś tak było z tym pakietem samochodów, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie kojarzy mi się z tamtą mapką. Tak, surowy klimat, środka, samochód dla hardkorowców, ale bardzo fajnie nim się lata. Stuntuje i takie inne rzeczy. Cyk. Tak, to jest samochód typowo stunterski. Co będziemy musieli nim zrobić, to nie wiem, zaraz się dowiemy. Guess English villages are all the rage in movies now. Right, stretch your legs and we'll get set up. Dobra. Right, so they couldn't convince Frankie to really cut loose with some dangerous driving. Said it wasn't right for the character. Actors, what are you gonna do? But you're gonna slam the throttle and skid and slide and smash this place to bits, aren't you? Absolutely. Oh. We'll select the best shots later. A może być ciekawe. Okay. Scene 82. Village chase. Action. Wow! Nie mam pokazane, gdzie mam jechać. Zaraz. Aha, pachołki są. Shit. Mamy tu na czas walić. A punkty umiejętności musimy mieć 20 tysięcy. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie? Po prostu w tej wiosce mamy być, dobra. Trzeba sobie wcześniej traskę chyba wyznaczyć.
Ale po prostu umiejętności musimy tutaj porobić, nie? Co to, to? Su, jak ja mam się tam niby zmieścić? Lol! Chciałem tam podliftować. Jakieś koksy będą tam driftować na YouTubach. Wiecie, te typy filmiki. Pozostały czas. Nie wiem, czy mam to w jakimś czasie się zmieścić, czy coś. Ale to chyba obojętnie, gdzie mam jechać. Nie muszę być w tym miasteczku, z tego co widzę. Dobra, chyba ogarnąłem. A, chyba im wyższy wynik, tym lepiej. Dobra, mamy ograniczony czas na to. Och, na szczęście to drzewko można rozwalić, yeah. Są bardzo krótkie biegi, trzeba szybko tymi biegami, wiecie, ale na szczęście one się szybko przełączają, nawet podczas driftu. Nie no, kurde, daj spokój. Tutaj bardzo ciężko przedriftować. Zobaczymy, ile tu punktów w ogóle muszę mieć na ten. Na jakieś tam złoto. Zarzucam kopię, dobra, okej. To nie ma co ten. Ja myślałem, że muszę się jakoś starać. Ja myślałem, że w ogóle jakąś trasą mam jechać, nie? Tutaj na pewno da się zdobyć dużo więcej punktów, ale dobra to. Yeah. Niedużo kasy się zarabia, trzeba przyznać, no ale jest to początek gry, więc nie daliby nam tak po prostu zarobić dużo, żebyśmy sobie od razu nie kupili, wiecie, wszystkich możliwych samochodów, nie? Okej. Losowanie odblokowane. Zaraz 50 tysięcy kredytów mi tutaj do portfela wpadnie. Fajnie, fajnie, no. No i dobra, tego Forda jednak mogliby mi dać. On jest taki całkiem przyjazny do tego driftu i tak dalej. Okej. I jedziemy chyba z ostatnią już dzisiaj rzeczą. Następny rozdział. G 65 AMG albo 63. Okay. Great. Anyway, it's all set up on a road course. Bit of a drive, so you may as well take the stunt vehicle, but don't ding it, or the production designer will kill me. Okay. Oh. Ile mamy kilometrów? 12 kilometrów, no to kawałek drogi. No ale to jest... Czekaj. A czy my musimy jechać? Oczywiście, że nie musimy jechać. To jest samochód offroadowy, więc ciśnijmy nim na przełaj. Co się będziemy tam przejmować, nie? 12 kilometrów to my zaraz zrobimy. O, patrzcie, ile tu zakrętów jest. No na przełaj jeszcze nie jeździłem w tej Fordzie. Oj, tam chyba... gęsto z drzewami jest. Nie wiem, czy przejadę przez ten las. Może pokierujmy się bardziej drogą, czy coś. Wow. Okej, tutaj chyba lepiej drogą pojechać mimo wszystko. Teraz by jakieś drzewo nas dopadło. A, to nie jest taki szybciutki. Przed chwilą żeśmy Galaru dojeździli. Fordem RS, jakimś tam przerobionym chuliganem. A teraz mamy tego ziomeczka. No i tu jest gęsty las. Spróbujmy się przycisnąć. Nie było tak źle. Udało się. O, czekaj, bo tu kopalnia. Jedziemy na wprost. Nie, czemu? Czemu resetuję? O, jak długo resetowało. To nic. Idziemy sobie. Ojeju, ten okropny tablet po środku w tych Mercedesach. Już w tych najnowszych nie ma tego głupiego tabletu. Jak oni mogli coś takiego dać? No nie wiem. Słabo to wygląda, ale na szczęście nie musimy się
Wow, na szczęście nie musimy się cały czas patrzeć na ten kokpit, możemy sobie włączyć kamerę z trzeciej osoby. W tej kopalni na pewno będą fajne tryby online, na przykład w berka będzie można się ciekawie bawić. Ja sobie przetestuję to wszystko, kurde, już nie mogę się doczekać, jak z wami sobie pośmigam. Już niedługo pewnie też będziecie mieli najnowszą Fordzę. Będziemy śmigać. Cyk. O, kawałek drogi, jeszcze 7 km. A czekajcie, a tu się da przejechać? Bo tu chyba jest jakaś rzeczka, no, ponieważ jest, co, zimno, no to powinniśmy sobie móc... Wow, jak ten śnieg wygląda fajnie. Powinniśmy sobie móc tutaj przejechać jakoś tam, jak chcemy, nie? Jak to wygląda fajnie. Okej, okay, tu... No tu była jakaś woda, ale już nie ma. O, tu nie przejedziemy. Trochę tak przełajowo, no ale tak też trzeba. Okej. Okay. Ja tam dojadę szybciej niż 6 minut. Raz, dwa i będziemy u celu. Tam mamy jakieś... No właśnie, bo my jedziemy tym samochodem, którym chyba będziemy robić jakiegoś stunta na miejscu. Takie mam wrażenie. I... No nie wiem, co to będzie, bo ten samochód wcale taki stunterski to nie jest. Dostaliśmy polecenie, żeby go nie porysować. Za każdym razem dostajemy takie polecenie, ale chwileczkę, no. Mamy robić stunty samochodami, więc one muszą się porysować podczas takich prób stunterskich. Swoją drogą, kto daje prawdziwe samochody do stuntów? Dajcie jakieś repliki, a nie. ty, gdzie my tam w góry mamy jechać? Aha, ty, no to spróbujmy. To samochód offroadowy, nie? Czy da się podjechać pod tę górę, nie jadąc drogą? Trzeba to sprawdzić. To jest chyba jedna z takich większych gór w tej grze. Ups! No i da się, kurde, co ja tam będę jeździł naokoło, nie? Zaraz będziemy w celu. Gaz, 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 gaz. Płaczek ciśnie, kurde. Pionowy podjazd prawie. Nie no, pionowy to może nie, ale dosyć stromy. Bez problemu na dwójeczce, kurde. Chłodnica nie wyrabia. Cyk. Jesteśmy na miejscu. No dobra, co tutaj będą ode mnie chcieli? Top of the world, eh? Enjoy it. You're gonna be back at the bottom. Wrócisz na dno. O. Zobaczymy. Co? Co? Patrzcie, kolejny bug w Fordzie. Everyone loves a good bad guy, right? Supposedly you're up in the mountains formulating your evil plan or something. I wouldn't worry about it. You just have to get from the top. Sąsiad z góry na dół. Fast as you possibly can. Myślę, że nie ma problemu. Okej. Right. Scene 14A. Najpierw sobie pojedziemy tu. I... Aha, tu nam nawet wyznaczyło jakąś trasę. Wow, oh! Idziemy dołem. I... Kurde, gładziutko. Elegancko! Ej, proste są te kaskaderskie jak do tej pory. Mam nadzieję, że trzy gwiazdki wpadną. Poszło nam fantastycznie. Prawdę mówiąc, to było nudne, bo musieliśmy większość świata jechać, żeby zrobić stunta, który był mega, mega prosty. Jedynie w rankingu między znajomymi będzie trudno tam zdobyć jakiś lepszy wynik, ale tutaj, żeby te trzy gwiazdeczki sobie wbić, bez problemu. Nie ma problemu żadnego. Zobaczcie. Piękniusio, nie? Cyk. I mamy. Awans 50 tysięcy kredytów. Dziękuję. Oki. Zimowy pokaz. Tutaj wpływy rosną fantastycznie. I dawaj mi Will Spina. Co my tu wylosujemy tym razem? Uwaga, 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 uwaga. Tam było coś fajnego. Jakaś emotka. Odbierz nagrodę. Jakaś poranna przebieżka, dobrze przeczytałem?
No i tyle. Zobaczcie, porobiliśmy sobie kaskaderskie rzeczy. Ja nie wiem, czy one są aż takie super ciekawe. Niektóre misje są fajne, bo mamy fajne autka. Ale ten Mercedes, którym teraz jechaliśmy, był taki sobie. Możliwe, że następny pokaz będzie ciekawszy. Ale jak do tej pory, to no niektóre były fajne. Zwłaszcza z Bugattim, nie? Które mogliśmy sobie to przetestować już w demie. Także w następnym odcinku sobie porobimy coś innego. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście teraz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.